grande que foi estado. Mas do pau, que foi da forma. Ah. Ah, acabar de. Não, não. Já se fala em problemas, elas falam tudo, falam boa aqui. Rodrigo, o Pedro, o Padre, já foi isso, já foi. Ah, já. Vamos ao outro. Senegal. Thank you.
Thank you.
Śląskim mieliśmy rozgrywek koszykarskich w Zgorzelcu, rozgrywek ekstraklasowych, rzecz jasna, nasi młodzi koszykarze grali swoje mecze z kapitalnym, cudownym skutkiem, wygrywali prawie wszystko, co było do wygrania. Stęskniliśmy się za profesjonalną koszykówką, dziś święto basketu w Zgorzelcu, w hali przy ulicy Lumańskiej, sportowe emocje, ale, moi Państwo, nie tylko. Przez miesiąc nie było meczu w tej hali w Zgorzelcu, a dziś jest i oprócz sportowych atrakcji także te pozameczowe. Moi Państwo, w całej Europie trwa tydzień koszykówki olimpiad specjalnych. Największa na świecie impreza, największe wydarzenie, które promuje koszykówkę wśród osób niepełnosprawnych. Od 24 listopada do 3 grudnia w zawodach sportowych na parkietach 35 krajów Europy wzięło udział 19 tysięcy koszykarzy z niepełnosprawnością intelektualną. Proszę Państwa, tydzień koszykówki olimpiad specjalnych dzisiaj także ma swoje święto w Zgorzelcu. Dzisiaj, jak sami Państwo zobaczycie podczas prezentacji, młodzi koszykarze, uczniowie ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu wyjmą na środek, wyprowadzą koszykarzy PGE Turowa Zgorzelec. Dziecięca eskorta PGE Turowa Zgorzelec to dziś także dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 w Lubaniu z klasy 1A. Zwracam Państwu szczególną uwagę na te maluchy, dlatego że one wykonały własnoręcznie kurnicze czapki. I właśnie w tych kurniczych czapkach wyprowadzą na środek koszykarze Kęsy Dąbrowa Kornicza. A te kornicze czapki, jak się Państwo doskonale domyślają, to z okazji nadchodzącego święta wszystkich górników, to z okazji zbliżającej się parkurki. Wielki ukłon od maluchów z Lubania, z klasy 1, a szkoły podstawowej numer 1 dla górników Turowa. Proszę Państwa,
trzeci taki przypadek w Polsce, a szansą dla Maluka na całkowite wyzdrowienie jest tylko rehabilitacja i przeszczep komórek macierzystych. Dlatego zachęcam Państwa do szczodrości i do hojnego licytowania, a do wylicytowania mamy między innymi meczową koszulkę Hana, zawodnika, który niedawno opuścił Skorzelec, ale na jego koszulce udało nam się zagrać autografy wszystkich zawodników PGE Turowa Skorzelec, więc meczowa koszulka Francisa Hana dziś jest do wylicytowania. Jest także do wylicytowania piłka meczowa z autografami wszystkich graczy PGE Turowa Skorzelec. Mamy także t-shirt, nowy krój, nowy model t-shirtu kibicowskiego, również z autografami PGE Turowa Skorzelec. A ponieważ rywalami czarno-zielonych Turów są dzisiaj zawodnicy z NKS-u Dąbrowy Górniczej, oni także dołączają się do tej licytacji i przekazali nam na aukcję swoją maskotkę, swój klubowy szalik oraz smycz, specjalną smycz na klucze z Dąbrowy Górniczej. Ten zestaw od naszych dzisiejszych rywali również będzie do zlicytowania w trakcie długiej przerwy w tym spotkaniu. Zachęcam wszystkich Państwa do szczodrości. No.
numerem 7 Michał Gabiński. Z numerem 10 Piotr Pamuła. Z numerem 11 Bartłomiej Wołoszyn. Z numerem 13 Maciej Kucharek. Z numerem 15 Witalii Kowalenko. Numer 23 to DJ Shoton. Z numerem 44 Paulis Dębrauskas. Numer 48 to Jovan Nowak. Trenerem MKS Dąbrowa Górnicza jest pan Jacek Wilnicki, a pomaga mu w charakterze asystenta Michał Dukowicz. Kiedyś na terenie opuszczonym przez Boga i ludzi odkryto bogate złoża brunatnego złota. To w tym miejscu rodzi się energia, siła, moc. Yeah.
Proszę Państwa, mecze polskiej ligi koszykówki rozgrywane są piłkami firmy Spalding. Firma Spalding jest oficjalnym partnerem technicznym polskiej ligi koszykówki. A dzisiejsze spotkanie PGE Turów Zgorzelec kontra MKS Dąbrowa Górnicza poprowadzą panowie sędziowie Sławomir Morzakowski, Marek Maliszewski i Michał Kragowiecki. Komisarzem zawodów jest pan Jerzy Żelazkiewicz. Thank you.
reprezentacji PGE Turów Zgorzelec. Przewinienie zawodnika z numerem 11, nieprawidłowo Bartłomiej Wołoszyn, KS Dąbrowa Górnicza. Rzuty wolne dla PGE Turowa Zgorzelec. Na linii Stefan Balmazowicz. Thank you.
z numerem 6, nieprawidłowo w obronie Jacek Jarecki, PG Turów Zgorzelec. Przewidzenie zawodnika z numerem 2 fuwalował szart. Zmiana w Dąbrowie Górniczej na parkiet z numerem 13 nabiega. Maciej Kucharek zastąpi byłym grającym z numerem 10 Piotra Pawłę. Przewinienie zawodnika z numerem 46 faulował Brad Waldow, PG Turów Zgorzelec. Proszę Państwa, po raz pierwszy na parkiecie w Zgorzelcu z numerem 5 Rudy Kacper! Na parkiecie także pozdrowienie Kacper Borowski. Dziękujemy dziewczyny, a Państwu przypomnę, że dziewczęta wyrzucą w stronę Państwa kibiców na trybunach specjalne piłeczki, które uprawniają do wzięcia udziału w konkursie. Dziś w konkursie rzutów z połowy boiska do wygrania 800 zł! Przewinienie zawodnika z numerem 5 nieprawidłowo w obronie Roderick Kafor. Rzuty wolne dla MKS-u wykona DJ Szanton.
Groda Górnicza. Fitness.
Krystyną Zgorzelec. Dziewczyny, dziękujemy!
zawodnika z numerem 15. Ponownie faulował Karolis Petrukonis, taki tytuł Zgorzelec. Będzie zmiana w szeregach Turowa Zgorzelec. Trener wymienia całą piątkę. Łodą Lajers, Zielecki, Bochno, Balmazowicz. Thank you.
Michał Kamiński jest Dąbrowa Górnicza.
zawodnika z numerem 23. Faulował Szelton. Zmiana w MKS-ie. Jovan Nowak opuszcza parkiet. W jego miejsce z numerem 10. Piotr Pamuła. Rzuty wolne. Bartek Mochno. Przewinienie zawodnika z numerem 10, fałował Piotr Pamuła. O przerwę w grze poprosił tym razem trener Jacek Winnicki. Tę przerwę umilą Państwu tym razem dziewczyny Turowa. Thank you.
Wyróżnienie zawodnika z numerem 5 to Roderick Kafor. Trzecie przewinienie Roderika w tym spotkaniu. Dodatkowy rzut wolny. Nowak. Zmiana w drużynie MKS-u. Nowak siada na ławkę. W jego miejsce z numerem 13 Maciej Marek. Na razie 35 dla Turowa, 49 dla Dąbrowy Górniczej. Proszę Państwa, przerwa jest długa, ale tak naprawdę my nie mamy zbyt wiele czasu, bo bardzo wiele rzeczy odbędzie się w trakcie tej długiej przerwy. Po pierwsze, bardzo gorąco zapraszam tych, którzy chwycili rzucone przez czyn liderki piłeczki. Te piłeczki uprawniają do wzięcia udziału w konkursie rzutów z połowy boiska. Dzisiaj można wygrać całkiem pokaźną kwotę na mikołajkowe prezenty. Do wzięcia jest 800 zł. Proszę Państwa, a ponadto chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że w trakcie tej przerwy będziemy licytować przedmioty podarowane na aukcję przez PGE Turów Zgorzelec i podarowane na aukcję przez klub MKS Dąbrowa Górnicza. Od Turowa mamy koszulkę meczową, zawodnika z numerem 3. Z tym numerem grał Francis Hahn. Proszę Państwa, pokażę tą koszulkę. Gdyby ktoś chciał ją kupić, za chwilę będzie można ją wylicytować. Koszulka meczowa Francisa Hahna. W tej chwili już unikat zawodnika nie ma z nami, ale za to na koszulce są autografy wszystkich zawodników PGE Turowa Zgorzelec. Cena wywoławcza za tę koszulkę to jedyne 100 zł. Gdyby ktoś chciał ją kupić, prosimy rękę w górę. Ja może jeszcze powiem, co jeszcze jest do wylicytowania. Mogę? Ta piłka, meczowa piłka Spaldinga z autografami oczywiście wszystkich graczy Turowa Zgorzelec. Ona również jest do wylicytowania za śmieszną kwotę 50 zł. Oczywiście to jest cena wywoławcza. Mamy nadzieję, że uzbieramy znacznie, znacznie więcej. I ostatnia, przedostatnia rzecz do wylicytowania. T-shirt, zupełnie nowy krój t-shirtu. Proszę Państwa, w rozmiarze może nie największym, ale za to, tak jak powiedziałem, krój zupełnie nowy. Oczywiście też z autografami wszystkich graczy. Ta koszulka jest raczej młodzieżowa albo dziecięca, ale tanio ją oddamy. Cena wywoławcza 50 zł. I mamy jeszcze gadżety od MKS-u Dąbrowa Górnicza. Mamy ich maskotkę, mamy niebiesko-biało-granatowy szalik i mamy smycz. I to chętnie oddamy Państwu za 50 zł. Oczywiście to wszystko są ceny wywoławcze. Państwo się teraz zastanowią, ja za chwilę powiem, na co zbieramy te pieniądze, a teraz już na środek proszę naszych zawodników, chodźcie do mnie, hej, chodźcie do mnie na środek, chodźcie. Proszę Państwa, konkurs rzutów z połowy boiska, tutaj nie ma żadnej filozofii, niewiele trzeba objaśniać, z tego miejsca trzeba się rozpędzić, podskoczyć, nie wiem, odmówić jakiś pacierz, być może zrobić jakieś czary-mary. Trzeba po prostu trafić piłką do kosza. 800 zł dziś jest do wygrania. Jeśli dziś nikt nie wygra, to ja jeszcze spojrzę na Gabrysię, to na Gabrysiu, to na następnym meczu 200 zł więcej. Okej, jeśli dzisiaj nie zgarniecie 800, za tydzień będzie do wygrania 1000. Możesz sobie wybrać tablicę, czy wszystko jest jasne. Wiesz, o co chodzi? Czekaj, jeszcze chwilę. Jeżeli dwóch z Was trafi,
kasą. Tak? Okej, okay, a gdzie jest trzecia osoba? Trzecia osoba. Idą do nas. Dobra. Kto zaczyna? Papier, nożyce, kamień. Trzy, cztery. Nożyce. Papier, nożyce, kamień. On jest drugi, dobra. Czyli ty pierwszy. O, zaczekaj, powiedz nam jeszcze, jak się nazywasz, jak masz na imię? Paweł. Paweł, proszę państwa, Paweł! Wybrał ten kosz, tam na grupę kibiców, zobaczymy, co z tego będzie. Do wygrania 800 na prezenty, na mikołajki pod choinkę, albo na własne zachcianki. Paweł! Uczestnik Tomek! Tomek z kibicem wyszedł na parkiet. To syn? Tomek? Syn? Jak masz na imię? Bartosz. Bartosz! Bartosz kibicuje, Tomkowi my też. 800. Będzie na prezenty! Nie dzisiaj. Panowie, pięknie dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzięki. Przypomnę państwu, że za tydzień 200 zł więcej. A teraz już, moi państwo, licytujemy. Licytujemy, bardzo was do tego zachęcam. Dwuletni Mikołaj Duda z Siekierczyna urodził się z wadą serca. Po operacji doznał udaru rdzenia kręgowego. Potrzebna jest rehabilitacja. Potrzebnych jest jak najwięcej pieniędzy. Kilkanaście dni temu zawodnicy PGE Turowa Zgorzelec pojechali do Lubania i tam rozegrali charytatywny mecz, zbierając pieniądze dla Mikołaja. Dzisiaj my też możemy coś dać od siebie, dziś też możemy dać coś od kibiców koszykówki w Zgorzelcu. Proponuję na początek piłkę. Czy ktoś da za nią 50 zł albo więcej? Proszę podnieść rękę do góry. Jest 50 zł. Pani daje 50 zł. Powiedzmy, że postąpienie będzie 10 zł. Więc kto da 60? Mamy 60. Kto da 70? 80. 90. Jest 90. Mamy 100. Kto da 110? Jest 110. 120. Rękę w górę. Kto da 120 za tę piłkę? Oryginalny Spalding z autografami. Mamy 120. 130. 200. Kolega daje 200. Czy ktoś da 210? 210. Oryginalny Spalding z podpisami. Piłka co nieco używana, ale to jest prawdziwa meczowa piłka. 200 zł mamy od kolegi z numerem 15. Kto da więcej? 210. Osoby małoletnie nie mogą podbijać ceny. A proszę dorosłe osoby, żeby podnosiły ręce. Kto da 210? Mamy 210. 220. Kto da 220? Szybciutko. 220. Czy ktoś da ile? 500? 500 zł? 220, tak? 230? 230. Kto da 240? 240. Kto da 250? 250 mamy. Kto da 260? 260 mamy. 270. Ktoś da? Szybciutko. 270. Jest 270. Teraz 280 trzeba dać. 280. Ktoś da? 280. Ktoś da? Krzyczcie. Jest 280? Okej. Okay. Teraz trzeba... 300. 290. Mamy 200. 300. Mówiłem, że jest 300. 300. 300. Po raz pierwszy. 300. 310. Kto da więcej? 310. 320. Kto da więcej? 320. Czy po tamtej stronie ktoś da więcej niż 320? 320. 320. Po raz pierwszy.
330? Jest 330. Kto da więcej? 330. 330 po raz pierwszy. 330 po raz drugi. 330 po raz trzeci. Pani, dziękujemy na fajny cel, na rehabilitację małego Mikołaja. Po meczu prosimy się zgłosić tutaj na poziom zero do pani Gabrysi. 330 zł za tę piłkę. Spróbujmy jeszcze coś może tańszego. Może ten t-shirt. 5 tych, cena wywoławcza. Kto da więcej? Rękę do góry, kto chciałby to mieć. To jest taki t-shirt dziecięcy. Dla jakiegoś 8-10-latka. 5 tych po raz pierwszy. Czy ktoś chce go kupić? Pan chce kupić 5 tych. Ok, z autografami wszystkich graczy. Tu nowa rzeczasta. 5 tych. Kto da więcej? Z tamtej strony sali. Czy ktoś chce kupić? 5 tych po raz pierwszy. 6 tych. Mamy 60 zł. Kto da więcej? 70 zł. Wszystkie nazwiska. 70 zł, kto da więcej? 70 zł po raz pierwszy. Z tamtej strony sali ktoś chciałby? 70 zł po raz drugi. 70 zł. 80? 100? 100? Dobra, mamy 100. Za tę koszulkę mamy 100 po tamtej stronie. Dzięki, że gwizdnęliście. Stuwa, czy z tej strony ktoś da 110? Ręka do góry. Jest 110? Ach, tam, dobra, okej. Okay. Przepraszam, nie widziałem. 110? 120, dobra. Teraz trzeba za tę koszulkę dać 130 zł. 120 już mamy. Misiek, ale licytujesz. 150 od Miśka. Misiek, ale ty w to nie wejdziesz. Może w praniu się rozejdzie, jest taka szansa. 150 od Miśka. 160 od Miśka. Misiek licytuje samego siebie. Kto da więcej? 160 po raz pierwszy. 160 po raz drugi. 200, Misiek. Misiek kontra Misiek. 200. 200 po raz pierwszy! 200 po raz drugi! 200 po raz pierwszy! Dzięki! Nie, po meczu na poziom zero do Gabrysi, dobra? Po meczu na poziom zero tutaj do Gabrysi. 200 zł Misiek kibic Turowa. Piękne dzięki! Czyli dzisiaj uzbieraliśmy 500, ponad 500 zł. Jeszcze proszę państwa maskotki od FKS-u Dąbrowa Górnicza i mamy jeszcze koszulkę meczową Francisa Hanna. Chyba nie zdążymy już przeprowadzić tej licytacji. Gdyby ktoś chciał kupić w trybie pozaprzetargowym, to może się zgłosić do Gabrysi, do klubu i zaoferować jakieś pieniądze. A jeśli nie, być może uda nam się na kolejnym meczu te pamiątki zlicytować. Bardzo pięknie państwu dziękujemy. Dziękujemy pani za piękną kwotę jeszcze raz i dziękujemy Miśkowi. Pieniądze zbieramy dla dwuletniego Mikołaja Dudy z Siekierczyna na rehabilitację, na to, żeby mały Mikołaj mógł zacząć chodzić. Jeszcze raz pięknie państwu dziękujemy za fajną licytację i wielkie serducha. I'm gonna leave you, baby. Spinning in his riches like you need your new thing. But I'm missing.
korzystając z tego czasu, który nam został do końca długiej przerwy, chciałbym Państwa zaprosić na kolejny mecz PGE Tomasz Gorzelec w PGE Turów Arena. Ten mecz odbędzie się 10 grudnia, uwaga, o godzinie 12.40. 10 grudnia, 12.40, naszymi rywalami będzie drużyna AZS-u Koszalin, a tydzień później następne spotkanie, ostatnie przed świętami naszych koszykarzy we własnej hali, to będzie Miasto Szkła Krosno, 17 grudnia, o ile mam gorąco zanotowane, godzina 18. Proszę Państwa, mecze polskiej ligi koszykówki rozgrywane są piłkami firmy Spalding. Firma Spalding jest oficjalnym patronem technicznym polskiej ligi koszykówki. Zaczęliśmy trzecią kwartę. Thank you.
rozkaz MKS Dąbrowa Górnicza. Trzecie przewinienie tego gracza. Zmiana w Turowie, zmiana także w drużynie MKS-u. Wchodzi Kowalenko, wchodzi Borowski! Replik koszulek meczowych.
zapraszamy także do zakupów w internecie na stronie www.ebilety.eu. Zawodnika z numerem 44 faulował Dębrowskaz.
czwarte przewinienie tego gracza i znów wymiana. Dąbrowska zsiada na ławkę, w jego miejsce Kucharek z numerem 13, a na linii szutów wolnych Cameron Ayers, w którym także będzie zmiana. Nad Łotą idzie odpocząć. Sędziowie sprawdzają sytuację, której oceny mają dokonać. Za chwilę się okaże, na kim był faul i kto będzie wykonawcą rzutów wolnych. A jednak Łotą nie może jeszcze opuścić boiska. Dyskusja pod koszem turów. Turów dokonuje zmiany. Nad Łotą siada na ławkę, w jego miejsce Pedro Gonis. Dwie minuty 44 sekundy do końca trzeciej kwarty. Trzy punkty brakuje nam do remisu. Rzuty wolne dla wypiętego Was Zgorzelec. Zmiana w kresie. Wraca na parkiet Szelton. Boisko Szagamiński. A na linii rzutów wolnych Jacek Jarecki. Thank you.
dziewczyny. A za moment rozpocznie się czwarta, decydująca o wyniku tego spotkania kwarta. Jeśli chcemy tam stać od naszych czarno-zielonych turów, zwycięstwo na Mikołaja, to chyba też musimy wiele dać od siebie.
zmiana w Turowie. Wraca na parkiet Ayers. Na ławkę siada Kafor. Na linii rzutu wszedł. Thank you.
za 3 punkty trafił Jovan Novák, KKS Dąbrowa Górnicza. Thank you.
punkty trafił Jovan Novák.
praca Kacper Borowski. Grudnia o 12:40 gramy z AZS-em Koszalin.